wody. Otwieram 17. sesję Rady Gminy Rokitno. Serdecznie witam Państwa radnych, Pana Wójta, Panią Skarbnik Gminy, Panią Kierownik GOPS-u i Pana z obsługi. Stwierdzam, że na 15 radnych jest obecnych 11, czyli obrady nasze będą prawomocne. Teraz chciałbym przedstawić porządek obrad. Punkt pierwszy. Sprawy organizacyjne. Podpunkt A. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Podpunkt B. Przyjęcie porządku obrad. Podpunkt C. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt drugi. Wnioski i interpelacje radnych. Punkt trzeci. Sprawozdanie wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji. Punkt czwarty. Podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt A. Rozpatrzenia petycji. Podpunkt B. Zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Podpunkt C. Zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Rokitno. Punkt 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie za 2019 rok. Punkt 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wykonania budżetu za 2019 rok. Punkt 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok. Punkt 8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. Punkt 9. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski. Punkt 10. Zakończenie. Czy są jakieś propozycje odnośnie porządku obrad? Jeżeli nie ma, przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na 11 radnych 11 zagłosowało za. Uchwała została przyjęta. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Podpunkt C. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół był wyłożony do wglądu. Czy są jakieś propozycje co do protokołu z poprzedniej sesji? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji bez czytania? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Punkt drugi. Wnioski i interpelacje radnych. Proszę bardzo. Jeżeli nie ma, przystępujemy do następnego punktu. Punkt trzeci. Sprawozdanie wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, sprawozdanie od 7 maja do chwili obecnej posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie epidemii odbywały się 18 maja, 27 maja i 5 czerwca. 26 maja podpisaliśmy umowę z firmą Transbert na zadanie budowa drogi gminnej w Olszynie z dofinansowaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
29 maja odbiór robót końcowych inwestycji drogowej w Rokitnie Kolonii z dofinansowaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. 17 czerwca w Urzędzie Gminy spotkałem się z panem komendantem placówki Straży Granicznej w Bogukałach, panem Andrzejem Tarasiukiem, a 19 czerwca odbyło się spotkanie w Pratulinie w sprawie inwestycji oświetlenia ulicznego. Więcej informacji w sprawach gospodarczych. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś może jeszcze pytania odnośnie pracy wójta? Jeżeli nie ma, przystępujemy do następnego punktu. Punkt czwarty. Podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt A. Rozpatrzenia petycji. Proszę bardzo, panie wójcie. Szanowni państwo, petycja, która wpłynęła do Urzędu Gminy w Rokitnie, była dyskutowana na komisji petycji i tutaj poprosiłbym panią Katarzynę Tur o przedstawienie tak jakby tej takiej podstawowej informacji, od kogo to wpłynęło i czego dotyczy. Więc tak, petycja wpłynęła 23 marca od takiego podmiotu, jakim jest Koalicja Polska Wolna od 5G. Główne założenia oraz to, co zostało wniesione przez ten podmiot do Rady Gminy, jest to, by Rada Gminy wyraziła swoje negatywne stanowisko wobec wielokrotnego zwiększenia od 1 stycznia 2020 roku dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego, następnie do wprowadzenia standardu 5G bez wcześniejszego zbadania wpływu tej technologii na zdrowie mieszkańców i działanie implantów oraz bez wdrożenia właściwego systemu monitoringu natężenia PEM w środowisku. Postulatem jest również to, by Rada Gmina zaleciła, by zdemontowano istniejące sieci Wi-Fi w szkołach, tam gdzie one istnieją, i wykonano nowe instalacje sieci komputerowych w oparciu wyłącznie o połączenia kablowe, ethernetowe bądź światłowodowe. Również by nakazano przełączenie na lekcjach telefonów komórkowych w tryb samolotowy oraz zakazano ich używania na przerwach poza celami związanymi z informowaniem rodziców lub w celach alarmowych. Przedstawiono również żądanie, gdzie zobowiązuje się do przeprowadzenia kampanii informacyjnych dla mieszkańców na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z PEM, telefon komórkowy, Wi-Fi i inne urządzenia bezprzewodowe, na przykład zaleceń w ulotce opracowanej przez miasto Kraków. Tutaj był przekazany taki przykład. Tą petycję państwo otrzymali, treść jej całość oraz z bibliografią wszystkich dokumentów, jakie zostały do niej powołane. Ta petycja została rozpatrzona przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rokitno, więc myślę, że później tutaj stanowisko zostanie również przedstawione. Do projektu uchwały zostało dołączone uzasadnienie. I odnosząc się do, postulatów, jakie zostały przedstawione w tej petycji, to Rada Gminna nie ma takich kompetencji, by oceniać, jakie skutki ma wprowadzenie sieci 5G. Tutaj dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego zostały uregulowane rozporządzeniem ministra zdrowia z 17 grudnia 2019 roku, który to stanowi akt wykonawczy do wskazanej ustawy. W związku z powyższym nie możemy zweryfikować zasadności zaleceń zawartych w proponowanej uchwale Rady Gminy oraz ocenić skutków wydania takiej uchwały przez Radę Gminy. Jednocześnie tutaj
Jeśli chodzi o wprowadzenie postulatów dotyczących funkcjonowania szkół, to zasady dotyczące korzystania z telefonów komórkowych w szkołach należy do właściwości dyrektorów poszczególnych szkół i to jest uregulowane w prawie oświatowym. Więc teraz bym proponowała właśnie o przedstawienie stanowiska Komisji Skargi i Wniosków, która szczegółowo zajęła się rozpatrzeniem tej petycji. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Poproszę o opinię przewodniczącego Komisji Petycji. Komisja skarg, wniosków i petycji w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G wydała także opinię negatywną do tej petycji. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania nad uchwałą Rady Gminy Rokitno z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji. Czyli uchwała Rady Gminy Rokitno z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji została odrzucona, tak? Nie, nie, została odrzucona. To jest co innego niż odrzucona. Wyniki takie, jakie są. Przechodzimy do następnego punktu. Podpunkt B. Zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Proszę bardzo, pani skarbnik. Panie przewodniczący, szanowni państwo, tutaj z tych najważniejszych zmian, które za chwileczkę pani skarbnik skomentuje, a dostaliście państwo materiałach, oczywiście z autopoprawkami, które za chwileczkę będą przekazane przez panią skarbnik. Chciałbym powiedzieć tak, najważniejszą tą sprawą jest to, że proponujemy, aby nie rozkładać na raty, tylko wpłacić finanse tej całkowitej kwocie, którą już nam Urząd Skarbowy wyliczył z odsetkami za inwestycje z 2015 roku. Aby podjąć się już projektu, bo czas ucieka, drogi, budowy drogi w Zaczopkach Kolonii. I tutaj sprawa jeszcze kończącego się już projektu w tym roku w październiku. Solary z 2015 roku, ale zakończenia w czerwcu ubezpieczenia tych solarów przez gminę. Również już mamy ostatnią fakturę, gdzie zostały naprawione te wszystkie usterki związane z instalacjami solarnymi i już każdy mieszkaniec będzie musiał we własnym zakresie wszelkie awarie usuwać. Przekazuję teraz mikrofon do pani skarbnik, która już dokładniej przekaże te wszystkie sprawy.
Proszę Państwa, otrzymaliście projekt uchwały. Tutaj wkracie w błąd odsetki od podatku VAT. Było 96, powinno być 36,947 groszy. I tutaj autopoprawką chcielibyśmy wprowadzić dwie zmiany, mianowicie w inwestycjach. Dołożyć środków na realizację inwestycji pod nazwą budowa sieci kablowej NN oświetlenia drogowego w Kratulinie do kwoty 110 tysięcy, także dołożyć 60 tysięcy, jednocześnie zmniejszyć o tą kwotę budowę drogi gminnej numer 10227L we wsi Zaczopki. I tam zostanie pomniejszona ta kwota o 60 tysięcy. I tak, tak. I tutaj będzie projekt i geodeta w tych środkach, które zostaną. Pierwotnie tam planowaliśmy jeszcze zmienić na remont straży w OSP w Rokitnie, ale ponieważ jeszcze nie jesteśmy pewni, czy to będzie w formie dotacji dla OSP, czy to będzie realizacja w budżecie gminy, więc ten temat zostawiamy na następną sesję, żeby nie zrobić tu jakiś głupot i później nie poprawiać tego jeszcze raz. Także w tych zmianach to oprócz tego, to co Państwo dostaliście, a jeszcze tutaj, jeszcze żeby już nie robić to zmianą zarządzeniem, tutaj jest propozycja jeszcze w dziale wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zmienić o kwotę 1598 na wynagrodzenia operatorów i koordynatora informatycznego i dyżur, jednocześnie zmniejszając wydatki na zakup materiałów. Tutaj dostaliśmy jeszcze pismo, że możemy się ubiegać, ale tutaj już przeanalizujemy tam te wydatki i też będziemy jeszcze się ubiegać o dołożenie tych środków, ale to już myślę, że jak przyjdzie pismo, to już zarządzenie wójta wprowadzimy te zmiany. Tak, to są zadania zlecone, także tutaj tylko między paragrafami jest zmiana. I to tyle. Może jakieś jeszcze są pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie, poproszę o opinię Komisji Budżetowej. Dziękuję. Przystąpimy do głosowania uchwały Rady Gminy Rokitno z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok z autopoprawkami. Proszę bardzo. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu. Podpunkt C. Zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Rokitno. Proszę bardzo, pani skarbnik. Proszę Państwa, otrzymaliście projekt uchwały, ponieważ ulegają zmianie wartości po stronie dochodów i wydatków roku budżetowego i tutaj jest zasadne też podjąć taką uchwałę zmieniającą wieloletnią prognozę finansową. Czy jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, poproszę o opinię Komisję Budżetową. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą Rady Gminy Rokitno z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Przechodzimy do punktu 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie za 2019 rok. Proszę bardzo. Zgodnie z artykułem 110 ustawy o pomocy społecznej, kierownik ośrodka ma obowiązek składać takie coroczne sprawozdanie z działalności. Jeżeli mają Państwo pytania, to bardzo proszę. Nie ma żadnych pytań odnośnie sprawozdania? Jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do następnego podpunktu. Punkt 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wykonanie budżetu za 2019 rok. Proszę bardzo. Środki finansowe na realizację tych zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Czy w związku z tym macie Państwo jakieś pytania? Czy te środki z ubiegłego roku, które zostały już wydane? Będą wydane z uwagi na sytuację, jaką mamy, czyli pandemii. Na pewno będziemy się starali. Pewne działania zostały wstrzymane, ale będziemy w tym roku dążyli do tego, żeby było to wykorzystane w 100%, jeżeli będzie taka możliwość oczywiście. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, przystępujemy do następnego punktu. Punkt 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok. No też pani kierownik. I tu zgodnie z artykułem 16 ustawy o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do sporządzenia takich corocznej oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która tutaj została zawarta w tej ocenie. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Może pan wójt dopowie. Ja, szanowni państwo, tak jak mówiłem na komisji, bardzo pozytywnie oceniam współpracę z panią kierownik. Może za często ją chwalę, ale to rok czasu trzeba chwalić i miejmy nadzieję, że zawsze będzie taka ku temu sytuacja. Bardzo pozytywnie oceniam działalność pani kierownik za jej tak jakby propozycje i taką zasadność funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych. I zapraszam i zawsze będę zapraszał i apelował państwa radnych, sołtysów, mieszkańców, żebyście bezpośrednio z panią kierownik komunikowali się i również te swoje propozycje przekazywali, bo zapewne będzie łatwiej dla całego zespołu na czele z panią Katarzyną Pietraszkiewicz funkcjonować w tym trudnym obszarze, bardzo trudnym obszarze działalności społecznej, tych różnych nieszczęść, oby jak najmniej, oby te problemy związane z przemocą w rodzinach, z alkoholem w naszej gminie były taką tylko cząstką, a więc żeby ta profilaktyka przede wszystkim była w taki sposób organizowana i zabezpieczana, żeby tych problemów w przyszłości w ogóle nie było w naszej gminie.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o problem alkoholowy, to zauważamy wzrost wniosków, tak? Więc prawdopodobnie ta izolacja wpłynęła negatywnie nie tylko na mieszkańców naszej gminy, ale w ogóle ogólnie na społeczeństwo polskie. Miejmy nadzieję, że nasze działania, wpłynęło też w ostatnim czasie kilka niebieskich kart, więc problemy, oczywiście one były, są i pewnie będą, ale staramy się, aby te nasze działania zintegrowane zresztą z wieloma innymi służbami, żeby przeciwdziałały i żeby te sytuacje po prostu minimalizować. Tak one na pewno będą, nie da się ich całkowicie może wyeliminować na ten czas, ale staramy się, żeby przede wszystkim z uwagi na małoletnie dzieci w tych rodzinach, tak żeby te problemy były minimalizowane. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt 8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. Jeżeli można. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Interpelacje z poprzedniej sesji. Interpelacja pana radnego Wojciecha Kowaluka, a więc dotycząca przemieszczania się pracowników Straży Granicznej placówki w Bułkałach po gruntach prywatnych. Tutaj dyskutowaliśmy z panem komendantem na ten temat. Pozwoliłem również na taką szerszy zakres działalności i spotkaliśmy się w Urzędzie Gminy. Temat poruszania się po gruntach prywatnych jest to specyfika chyba każdej służby, czy to Ochotniczej Straży Pożarnej, czy innych służb, które muszą w jakimś czasie być w takiej sytuacji, żeby na przykład zapobiegać czy likwidować skutki klęsk, czy to żywiołowych, czy katastroficznych. I tutaj przede wszystkim ustawa, która mówi o Straży Granicznej i artykuł, który zacytuję, bo jest to obszerny artykuł, ale cytat. Funkcjonariusze, ustawa z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej, Dziennik Ustaw 2020 z późniejszymi zmianami, artykuł 11, punkt 1. Funkcjonariusze wykonując zadania mają prawo przebywania i poruszania się na gruntach bez uzyskiwania zgody ich właścicieli lub użytkowników oraz przechodzenia przez pola uprawne w czasie bezpośredniego pościgu, również z użyciem psa służbowego, jeżeli nie ma możliwości korzystania z dróg. Analizowaliśmy teren gminy Rokitno Nadburzański, łącznie z mapami i z wyjazdem z pracownikiem w tą strefę nadburzańską, Derło, Zaczopki, Pratulin. I powiem tak, rzeka Bóg dalej zabiera nam duże połacie ziemi, poszerzając koryto w kierunku naszego kraju, naszej gminy. Sieć tych różnych dróg niegminnych, ale stworzonych przez, może nie przez naturę, ale przez człowieka, jest tak jakby problemem dla wielu właścicieli gruntów rolnych użytkujących ziemię, ale są również takie absurdy, gdzie rolnik myśli, że te grunty należą do niego, bo i takie mieliśmy sytuacje,
a w rzeczywistości są to grunty przygraniczne, przy strefie nadgranicznej należące do Skarbu Państwa, w jakimś tam czasie przekazane gminom. Także w terenie jest to różnie, na mapie to ładnie wygląda, bo mamy mapy, mamy drogi, ale czasami jeszcze, i oczywiście to też należy do samorządu, unormowanie i wytyczenie tych dróg w strefach zalewowych, co jest bardzo trudne. Podsumowując tą interpelację, oczywiście nikt nie chciałby z nas jako właściciele gruntów, posiadłości, żeby po naszych drogach ktoś się po naszych polach czy ziemi uprawnej, tam chodzi również i o łąki, ktoś się poruszał, no ale myślę, że tutaj pracownicy Straży Granicznej może nie robią to cyklicznie, tak jak pan komendant stwierdził, i jest to usprawiedliwienie oczywiście, i starają się naprawdę korzystać z dróg gruntowych, gminnych, no i z dróg, które są w jakiś sposób wytyczone przez człowieka, a nie są drogami gminnymi. Oczywiście, tak jak tutaj ustawa mówi i ten artykuł, jeżeli jest jakiekolwiek no, zagrożenie, pościg, to nawet wtedy już nie patrzą, czy to rośnie marchewka, czy buraki, czy żyto, czyli tutaj mają prawo do wejścia na teren. Mieliśmy taką sytuację w jednej z miejscowości, gdzie Straż Pożarna OSP, gasząc pożar lasu, no, musiała wjechać na teren rolniczy i stratowała komuś zboże. No, jest tutaj oczywiście też ustawa o tych służbach, że na taki teren no, mają zawsze prawo wjechać strażacy, jeżeli ratują mienie czy życie ludzkie. Także panie radny, jest to taka tak jakby odpowiedź na interpelację. Jest jasne, że tylko w przypadkach takich pościgów, a nie rutynowego. Nie. Jeszcze raz czytam. Funkcjonariusze wykonując zadania mają prawo. Zadania, to nie musi być pościg, czyli każda kontrola terenu, no mają prawo poruszania się na gruntach bez uzyskiwania zgody. A dalej jest oraz właśnie jeżeli trzeba użyć pościgu, no to również i z użyciem nawet psa i jeżeli nie ma możliwości korzystania z dróg. Także no tutaj te prawo tak jakby jest takie jednoznaczne, czyli mają prawo. Oczywiście z zachowaniem jakichś no, zasad zdroworozsądkowych i pan komendant zapewnia, że każdy pracownik wie o tym, że no, nie może sobie pozwolić, że dzisiaj sobie skróci jakąś tam trasę, bo mu się tak podoba, jutro inaczej. Starają się naprawdę korzystać z tych dróg wytyczonych i szlaków. Czy ja zrobię zdjęcia i udowodnię komendantowi? To już tak, tak jakby tak. Udowadnianie, no to nie leży w gestii. No, były te drogi utarte, jak pan wójt mówi, ale jazda, teraz mówię to, gdzie kto chce, jak chce. I wzdłuż też parkowanie sobie, zakładanie fotopułapek. Mogłem pościągać te fotopułapki, ale... Jeżeli są sytuacje no, jakieś niepokojące, no to oczywiście zawsze pan komendant może na miejsce zdarzenia przyjechać i spotkać się z grupą mieszkańców. Ja służę również dyspozycją swoją, i czy pan radny, czy pani sołtys, i możemy w jakichś miejscach umówić się i po prostu tak jakby porozmawiać, jaki jest cel tego. Także tutaj... Nawet były przypadki, czy ja osobiście, czy inni nawet, jak strażnica zagrzęzła, wyciągaliśmy, po prostu pojechała sobie, drogę skracała po prywatnych gruntach. No i niszczą te łąki. No i to jest moja interpelacja. I to nie jest wyssane z palca. Jeżeli trzeba spotkania w terenie, nie ma problemu, pan komendant na pewno służy. Druga interpelacja dotyczyła zadbania o zbiorniki naturalne pana radnego Marczuka Jarosława. Ja oczywiście od razu wszedłem w kontakt z komendantem Państwowej Straży Pożarnej Komendy Miejskiej Białej Podlaskiej, bo też nie byłem do końca przekonany, czy w dobie tak rozbudowanej sieci wodociągowej, czy
specjalistycznego sprzętu, którego urządzenia no, bazują już na elektronice, czy jest zasadność utrzymywania jakichkolwiek zbiorników naturalnych, ciekłych, wodnych. Oczywiście pan komendant powiedział, że jeżeli jest zagrożenie, katastrofa, to wszystko jest potrzebne. Czyli tutaj potwierdza tak jakby obawy pana radnego, że trzeba dbać o takie zbiorniki. No a jesteśmy, sami państwo chyba zdajecie sobie sprawę, w dobie zmiany klimatu, chociaż ten rok, te lato nie potwierdza tego, ale tych różnych programów, które w tej chwili proponuje rząd naszego kraju poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poprzez Wody Polskie, Ministerstwo, no żeby inwestować w te oczka wodne, żebyśmy łapali tą wodę, deszczówkę i zagospodarowali później z powrotem na cele gospodarcze. I myślę, że pan radny tutaj na pewno miał na myśli również między innymi zbiornik naturalny, który kiedyś zawsze służył dla OSP w Olszynie, który w tej chwili i na zebraniu, z tego co pamiętam, sołeckim i na zebraniu sprawozdawczym Straży Pożarnej Ochotniczej w Olszynie była mowa, żeby go, o ten zbiornik zabrać, no i przede wszystkim ogrodzić. Także pan komendant potwierdza, że każda rzecz, która przyczyni się do ratowania życia czy likwidacji klęsk, jest potrzebna i w dobie komputerów, w dobie wodociągów w gminie o takie rzeczy też trzeba dbać. Dziękuję bardzo. Proszę. No, ja uważam właśnie, że ma taką funkcję taki zbiornik przeciwpożarową, ale także i przyrodniczą rolę spełnia i także rekreacyjną, więc uważam, że warto zainwestować w takie zbiorniki, no i że są potrzebne. Dziękuję bardzo. To był punkt 8. Przechodzimy do punktu 9. Punkt 9. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski. Proszę bardzo. Jeżeli można, panie przewodniczący, szanowni państwo, spraw troszeczkę się nazbierało. Zacznę od funkcjonowania w dobie pandemii naszych instytucji, a więc gminna instytucja, pierwsza biblioteka publiczna w Rokitnie, oczywiście za zgodą Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Białej Podlaskiej, otworzyła swoją działalność. Również i Gminna Instytucja Kultury w ostatnim czasie już funkcjonuje. Te wszystkie wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania tych placówek są oczywiście rygorystyczne. Musimy przestrzegać, aby wywiązać się ze wszystkich zaleceń i to robimy. Zostają nam jeszcze place zabaw i siłownia zewnętrzna plenerowa w Rokitnie i świetlice wiejskie. Świetlice wiejskie również udostępniamy na wynajem, oczywiście z zastosowaniem środków ostrożności i zaleceń, na wynajem na imprezy zorganizowane, okolicznościowe. I już takie imprezy były w ostatnim czasie. Były to i komunie, i inne imprezy. No i oczywiście tam organizator, podpisując umowę z nami, no musi przestrzegać tych przepisów i zaleceń. To jest nieuniknione. Jest to wszystko wyszczególnione w załączniku do umowy. Co z placami zabaw? No tutaj rozmawialiśmy z panią radną z Cieleśnicy PGR, że jest takie zapotrzebowanie. Ja dosłownie dostałem 17 czerwca informację z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego
w Białej Podlaskiej, wszystkie te wytyczne dla funkcjonowania placów zabaw zlokalizowanych na otwartym powietrzu. No jest tego troszeczkę, tych zasad organizacji, takie podstawowe 18 punktów. I teraz tak się zastanawiamy, czy już jest to czas, żebyśmy otworzyli te place, czy jeszcze wstrzymujemy się i czekamy. Jakaś tam jest informacja, że w Białej Podlaskiej, w mieście już place zostają uruchomione. Rozmawiałem z wójtem sąsiedniej gminy, też próbują odblokowywać. Ja boję się, że mieszkańcy nie będą stosować się do tych wytycznych, bo jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, to zresztą to na stronie pewnie internetowej dzisiaj umieścimy, bo nie ukrywam, że też chciałbym, żeby odblokować, żeby już mieszkańcy mogli korzystać, ale jeżeli odblokowujemy jeden plac, no to odblokowujemy wszystkie place. Te place jeszcze wymagają tak jakby dodatkowych oznakowań, konserwacji w niektórych miejscach, różnych rzeczy, ale później, żeby te dzieci mogły zgodnie z wytycznymi Inspektoratu Sanitarnego funkcjonować, to ja się boję. Na przykład punkt 6, aby na placu, bo plac zabaw to jest dla dzieci, na placu musi być opiekun dziecka i zaleca się, żeby osoby powyżej 60 roku życia nie przychodziły na plac zabaw z dziećmi, czyli opiekunowie do 60 roku życia. Żeby dziecko, które korzysta z placu zabaw, miało komfort i żeby dystans był dwumetrowy. A jeżeli nie ma takiego dystansu jeszcze, to czekać, aż jedno dziecko opuści plac zabaw z rodzicem, babcią, opiekunem i wtedy to następne dziecko wchodzi. Opiekunowie muszą cały czas dezynfekować tak jakby ręce dzieci i na przykład tutaj jest taki zapis, gdzie te nasze dzieci, które będą korzystać z placu zabaw, oczywiście muszą dostosowywać się do tych zasad i takie było zalecenie, żeby zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka, na przykład chusteczki do umycia rąk oraz czuwali nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny w nawiasie. Na przykład unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami zabawy, kasłanie, kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe nie w kierunku innych. Czy to będą dzieci przestrzegać? I szanowni państwo radni, te osoby, które najwięcej mówią, że jak najszybciej otworzyć place, jak najszybciej, te osoby również będą pierwsi, którzy wykonają telefon, że na placu zabaw dzieją się rzeczy, które nie są adekwatne do wytycznych przeciwepidemiologicznych dla funkcjonowania tych placów zabaw. Także no musimy być ostrożni. Ja też jestem za otwarciem tych placów zabaw, ale żeby nie było takiej sytuacji, że otwieramy place zabaw i później jakieś będą tragedie, bo będzie podejrzenie, że akurat jeżeli ktoś, nie daj Boże, się zarazi tym wirusem, to powie, że to na pewno przez plac zabaw, bo odpowiedzialność jest przede wszystkim nie u dzieci, u osób, które z tymi dziećmi przyjdą, czyli u opiekunów. Na plac zabaw powinna przychodzić dorosła osoba jako opiekun i dziecko, które będzie korzystać. My, jeżeli otworzymy te place zabaw, oczywiście dezynfekcja tych wszystkich urządzeń będzie należała do zarządcy, czyli w tej chwili i do gminy, i do szkoły podstawowej,
i Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie. Przy świetlicach planujemy, że świetlicowi będą dezynfekować. Będą również godziny otwarcia placów zabaw. A więc tutaj każdy plac zabaw będzie musiał być obwarowany tymi wytycznymi i naszymi wytycznymi dotyczącymi tak jakby godzin otwarcia i godzin dezynfekcji danego placu. Te place zabaw są różne. W Cieleśnicy mamy największy plac zabaw, w Cieleśnicy PGR. Gdzieś tam w Kołczynie i w Olszynie mamy po dwa zestawy czy trzy. Są również i średnie, Lipnica, Michałki. No takie place zabaw w miejscach tak jakby strategicznych. W Rokitnie to jest plac zabaw ten duży, bliżej tego naszego tak zwanego osiedla, nowego osiedla, my to tak nazywamy od powstania nowego osiedla w Rokitnie, bo ten plac zabaw przy szkole, bliżej budynku szkoły, to jest plac zabaw taki typowo dla dzieciaków, tych najmłodszych, najmniejszych, które uczą się w szkole podstawowej. Mamy jeszcze klonownicę dużą i tutaj może Państwo też byście jakieś swoje spostrzeżenia albo uwagi dodali do tej mojej wypowiedzi, czy już, czy jeszcze czekamy do wakacji? Czy czekamy do wakacji, czy czekamy, że uruchamiamy wszystkie place zabaw od 1 lipca, czy czekamy po wyborach prezydenckich, bo to, co my teraz przeżywamy, to zwiększenie ilości osób zakażonych w naszym powiecie. To nie jest, że mniej tych osób jest zakażonych, a wręcz więcej. I ja cały czas mówię, my nie możemy śmiać się z wirusa, nie możemy lekceważyć. To rozmawialiśmy z panem radnym Jarkiem Marczukiem, który też potwierdza, że my nie możemy lekceważyć, oj, to jakaś tam odnoga grypy, jakoś tam będzie. No nie jakoś będzie, bo to jest straszna choroba i możemy się śmiać z maseczek, możemy się śmiać z innych wytycznych, ale musimy również brać odpowiedzialność. A ja taką odpowiedzialność muszę brać za całą gminę Rokitno. I oczywiście nastawienie społeczeństwa jest jednoznaczne. Jaki wirus? Otwierajcie szybciej place zabaw, bo w Białej Podlaskiej gdzieś tam w Konstantynowie już otwarte, a u nas jeszcze nie. Musimy wspólną też jakąś wypracować decyzję, ale oczywiście tą decyzję podejmę i w odpowiednim czasie przekażę Państwu, a może dzisiaj tutaj na sesji ktoś zechce również zabrać głos w tej kwestii. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o zabieranie głosu. Ja chciałam, mieszkańcy mnie prosili, żeby ten bus uczniowski był trochę spóźniony, nie jeździł tak rano, bo dzieci o 5 godzinie. Mieszkańcy mnie prosili, żeby uczniowski bus był trochę później jeździł, bo uczniowie muszą o 5 godzinie wstawać. Jaki uczniowski? No ten, co był do tej pory. Ale komunikacji... A nie, no to nie jest uczniowski, to jest komunikacji publicznej. No to publiczne, tylko jeden u nas jest, ale no, raczej to dla uczniów przystosowane. Nie, 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 pani powiedziała uczniowski, no to ja od razu kojarzyłem dowóz uczniów do Białej Podlaskiej. Szanowni Państwo, dzisiaj podpisuję umowę, żeby zwiększyć finanse, tak jakby marszałek zwiększa, dzisiaj będę w Białej Podlaskiej, prosił to o to pan wicestarosta, żeby zwiększają finanse zwiększa marszałek dofinansowanie dla firmy
Garden, która obsługuje tą trasę Pratolin, Biała, Laska, Rokitno i z powrotem. Oczywiście nasza ta kwota zostaje na ten rok. Jest informacja, że troszeczkę tych osób korzysta. Nie jest to zadowalająca, tak jakby ilość mieszkańców korzystających z dojazdu na tej trasie, ale na chwilę obecną w ogóle zastanawialiśmy się, czy te Lipnica i Michałki są potrzebne. Jeżeli by z tej trasy wyłączyć Lipnicę i Michałki, to być może no w ogóle by ten więcej osób by korzystało, bo Lipnica i Michałki ma tutaj tak jakby dowóz, tą zorganizowaną komunikację w innych godzinach. Pan dyrektor z Gardenu, te rozmowy już były po tamtej sesji, co z panią nawet radną Nieczyporą rozmawialiśmy, co pani zgłaszała to, dlaczego w Michałkach tam jakieś przestoje. I miało to już być uregulowane, ale no przez ten COVID nie było możliwości tak jakby dyskusji. W tej chwili został uruchomiony już ten przejazd, bodajże od 1 czerwca i znowu ten bus jeździ na tej trasie. A więc dalej będziemy rozmawiać, czy on nie mógłby jeździć na trasie Pratulin, Rokitno i od razu do Białej Podlaskiej. Wtedy zmieniłoby nam i tak jak kiedyś i to miałoby sens. Czy oni są w stanie w tym roku tą sprawę tak jakby załatwić, to będę wiedział, myślę, że w ciągu tygodnia i dam znać telefonicznie. I jest pytanie, bo to pytanie było również, to mam tu również zapisane tą sprawę, to pytanie było również postawione przez powiat bialski. Co robimy z następnym rokiem na tej trasie? Czy utrzymujemy, czy... Bo to też trzeba będzie pewnie do końca lipca dać odpowiedź. Także też to dla pani radnych i Derła, i Cieleśnicy jednej i drugiej, i dla pana radnego tych miejscowości Zaczopki, Pratulin, takie zadanie domowe, żeby realnie podejść do sprawy, bo oczywiście no, wszystko byśmy chcieli. Tutaj tak jakby cała Rada Gminy zatwierdziła to dofinansowanie na tej trasie. No i do końca roku mamy tak jakby to zapewnione, ale już starostwo powiatowe zadaje nam to pytanie, bo przygotowujemy się do następnego budżetu 2021, czy utrzymujemy ten kurs. A tutaj odnośnie tych Michałek Lipnicy, żeby tutaj troszeczkę opóźnić to będziemy już wiedzieli, myślę, że w ciągu tygodnia i dam znać. Na pewno pandemia również zmniejszyła ilość przemieszczających się osób, bo przecież tak bardzo chcieliśmy, żeby z tego kursu korzystali uczniowie szkół średnich do Białej Podlaskiej. A więc będziemy to obserwować. Szanowni Państwo, to jeszcze zanim jakieś pytanie, ja znowu jeszcze może temat szkoły, laptopy z pierwszego grantu, 15 sztuk już mamy fizycznie, 45 tysięcy złotych, pierwszy grant był, tam były jakieś mniejsze chyba kwota i z drugiego grantu również już będziemy wybierać ofertę i podpisywać umowę na kolejne 15 sztuk. Tablety do zdalnego nauczania mieliśmy z Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego 3 sztuki i tablety ze szkoły podstawowej z innego poprzedniego projektu 12 sztuk. Czyli tutaj i nauczyciele, i dzieciaki, uczniowie tak jakby mamy jako szkoła, jako organ prowadzący zabezpieczone no tutaj około 50 sztuk tego sprzętu. Co będzie od 1 września, nie wiemy. Nie wiemy, co będzie od 1 września. Dodam tylko, że te 45 tysięcy i 55 tysięcy dodaje nam kwotę około 100 tysięcy złotych i to wszystko zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Cyfryzacji.
Co będzie się dalej działo, nie wiemy. Od 1 września po rozmowie z panią dyrektor chcieliśmy wprowadzić już elektroniczny dziennik. Tam chodziło nie tyle o wprowadzenie takie fizyczne, ale o to, czy w każdej klasie jest dostęp do szybkiego internetu. To było również tym problemem. Jest tam taki realizowany projekt OSA bodajże, ale co się wydarzy do 1 września, czy zdążymy z uruchomieniem tego e-dziennika, będę Państwa informował. Rozstrzygnięcie przetargu na drogę gminną w Olsztynie 12 maja firma Transbet i firma PRD. Firma Transbet dała ofertę zadowalającą. Zmieściliśmy się w kosztorysie, nawet tam chyba troszeczkę jakieś malutkie oszczędności. Już jest to realizowane i myślę, że ta droga zostanie dokończona na tym etapie, na którym została zaplanowana. No i myślimy o kolejnych drogach. Na pewno już projektant musi zacząć pracować nad budową, nad projektem drogi Kolonia Zaczopki, ale chciałbym, żebyście Państwo też dali mi takie przyzwolenie na organizację, bo to jest przygotowywanie się do kolejnych projektów. To nie jest tak, że dzisiaj podpisuję umowę i już mamy pewność, że ten projekt będzie zrobiony. Ja cały czas nie chciałbym być postawiony w takiej sytuacji, że Państwo czegoś nie wiedzieliście, czy coś takiego. No, była ta próba spotkania się 15 radnych i zaproponowania dróg, żeby była zgoda. Na razie mamy tą jedną drogę. Druga droga było przyzwolenie na Pratulin. Wystąpiliśmy do Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie. 17 czerwca dostaliśmy odpowiedź. Jest to obszerna odpowiedź, jeżeli pan radny zechce przeczytać. Oczywiście ten projekt musiałby być realizowany, myślę, że w przeciągu nawet 2 lat, ponieważ tam jest tak zwana mapa zagrożeń powodziowych i do tego projektu, do tego odcinka no, trzeba się przygotować równolegle do rzeki Bóg, to jest ta droga. Trzeba się przygotować bardzo dobrze. Tutaj projektant musi wziąć pod uwagę wszystkie rzeczy związane z powodziami, a więc ten projekt musi być bardzo dobry, musi być rzetelnie wykonany. No i oczywiście musi się odnosić do wszystkich przepisów, które dotyczą spraw powodziowych. Wody Polskie dają nam otwartą tak jakby drogę do budowy drogi, a więc nie zabraniają nam w tym miejscu budować drogę, tylko podpowiadają, co można zrobić i co trzeba zastosować, aby ta droga w przypadku jakiegokolwiek podtopienia, powodzi funkcjonowała. To byłaby ta druga droga. Cały czas myślimy o tej drodze od Ścieleśnicy, gdzie się kończy i już kierunek tego naszego budynku socjalnego, a więc z Cieleśnicy wsi do budynku socjalnego. Jest to odcinek 950 metrów i tam bez wykupu gruntów można by było również planować budowę drogi asfaltowej. Tam jest bodajże 12, w niektórych miejscach chyba jeszcze więcej pas drogowy, a więc tutaj nie byłoby problemu. Gdzie jeszcze? No szanowni Państwo, no musimy jeszcze przedstawiać te swoje pomysły, żeby zaplanować konkretne pieniądze, żebym ja mógł z projektantem podjechać na daną drogę i żeby we wrześniu przynajmniej na te kolejne dwie drogi projekty z konkretną kwotą do budżetu na 2021 rok zaplanowywać. Projekt drogi powiatowej przez Rokitno, już wybrana firma, już będą wchodzić na teren Rokitna i będzie ten projekt robiony. Na pewno nie możemy odpuścić
Na pewno nie możemy odpuścić projektu drogi powiatowej z Rokitna do Błonia. I tutaj już wstępnie rozmawiałem z wójtem z Janowa Podlaskiego. No myślę, że będzie zgoda, że będzie potwierdzenie i że we wrześniu kolejny projekt remontu drogi powiatowej w naszej gminie będzie, a więc od tego odcinka od Urzędu Gminy do Błonia. Szanowni Państwo, kosztorys remontu świetlicy w Kołczynie. Tutaj przygotowuję to na następną sesję. Może taki przetarg do internetu na razie damy, żebyśmy mieli rozeznanie. Tam jeszcze pewnie w ciągu dwóch etapów, gdybyśmy ten Kołczyn świetlicę zamknęli satysfakcjonująco, żeby mieszkańcy już mogli korzystać. W tym roku jeszcze około 150 tysięcy będzie nam potrzebne, żeby zrobić tak jakby remont sanitariatów i zaplecza takiego kuchennego i wstawić drzwi. I ostatni etap to byłoby już zakup jakiegoś ogrzewania pieca i nie mówię już o dociepleniu elewacji zewnętrznej, bo to również czekamy na jakiekolwiek, tak jak w Lipnicy czekamy, czy nawet w Kołczynie czekamy na jakiekolwiek może jakieś dofinansowania, które już boję się, że jeżeli mamy ten etap pandemii, to już się nie pojawią, bo w tej chwili Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, tam był kierunek, na razie jest bardzo, bardzo tak skromnie, z czego moglibyśmy skorzystać. A więc na następną sesję zaproponuję Państwu radnym, jaki byłby zakres czynności remontu świetlicy w Kołczynie. Zastanawiamy się mocno nad tym budynkiem w Rokitnie, gdzie w tej chwili apteki, punktu aptecznego nie ma. Czy jeszcze, no była zainteresowana firma, że chciała ten punkt apteczny otworzyć, ale informowałem Państwa, że za mały teren, to było jeszcze w grudniu 2000 i styczeń tego roku, 19-20, zrezygnowała ta firma, ale no nie wiem, już tutaj mówiłem dla Pani Skarbnik, dla Pani Sekretarz, czy jeszcze pokusić się może o jakieś informacje w przestrzeń tą internetową, może ogłosić wynajem pomieszczeń na punkt apteczny, może akurat, bo my tak zakładamy, że już się nikt nie zgłosi, a może akurat ktoś jeszcze zechce podjąć to wyzwanie i zainwestować tak jakby w te pomieszczenia. Rozliczenie zwrotu podatku akcyzowego, to tak w największym skrócie liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego 294 sztuki. Kwota zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w okresie, za który jest składane sprawozdanie 540 441 zł, a więc na takie pieniążki zostały wypłacone, a ilość litrów to jest 279 tysięcy litrów. Rolnicy skorzystali z takiego dofinansowania. Mamy z Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej taką informację dotyczącą tych naszych piesków u tego pana i tego konia, za którego jeszcze opiekę płacimy w tym szpitalu dla zwierząt w Janowie Podlaskim, więc Sąd Rejonowy w sprawie pana, tutaj nie będę wymieniał imienia i nazwiska, wzywa do ustosunkowania się w terminie 7 dni Stowarzyszenie Azyl, czy zaopiekuje się tymi psami, które w tej chwili to jest chyba 8 sztuk i tutaj gmina nie poniosłaby żadnych, to jest takie na razie pocieszające, ale jeżeli będziemy mieli potwierdzenie, że schronisko zabierze te pieski, bo wyrok już jest, my jeszcze tego wyroku nie mamy, a więc wystąpimy do sądu, jaki to jest wyrok i będziemy chcieli załatwić sprawę tego
nieszczęsnego, niewinnego konia i tych pozostałych psów. Z innych spraw zostało mi jeszcze na następną sesję, bo to dyskutowaliśmy na komisjach, a więc budynek OSP, garaż w Rokitnie. Państwowa Straż Pożarna zawsze kontroluje te wszystkie remizy i daje zalecenia. Tutaj podstawowym zaleceniem było odnowienie wewnątrz tego pomieszczenia, gdzie stoją samochody, ale przede wszystkim zwracają nam uwagę od paru lat na rozsypującą się podłogę. I tutaj Państwowa Straż Pożarna przyznała 30 tysięcy złotych, no ale oczywiście my musimy zainwestować swoje pieniążki. Na razie OSP Rokitno wstępnie deklaruje 6-7 tysięcy złotych, tu będzie potrzebne 20 i jeszcze parę tysięcy, a więc na następną sesję myślę, że już przygotuję taką dokładną analizę, ponieważ nie wiemy jeszcze, czy te pieniądze Państwowa Straż Pożarna w formie dotacji przekaże dla Urzędu Gminy, czy dla, ja myślę, że dla Straży Pożarnej i my wtedy uchwałą dotację przekażemy. Chciałbym, żebyście Państwo na to też również dali przyzwolenie, aby wesprzeć OSP Rokitno. Program pomocy dla OSP, teraz tak jakby Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, cel podniesienie gotowości bojowej służb i tutaj sprzęt do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych. Będziemy już się kontaktować z prezesami straży. Jest jakaś tam szansa, abyśmy dla każdej straży znowu po 25 tysięcy złotych maksymalnie pozyskali, ale to jeszcze jest taki trudniejszy trochę program niż ten, co był w ubiegłym roku, ale oczywiście o każde pieniądze występujemy i będziemy zabiegali. Podziękowanie od Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jaj Podlaskiej podpisali Dariusz Litwiniuk, przewodniczący Rady Społecznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i pan Artur Kozioł, pełniący obowiązki dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego. To jest podziękowanie za to, co gmina Rokitno przekazała dla pogotowia ratunkowego w związku z COVID-em, a więc i maseczki, i płyny, i rękawice. Wcześniej na ostatniej sesji było podziękowanie ze szpitala. To tak w największym skrócie, Szanowni Państwo. Tych problemów oczywiście mamy więcej, a co będzie się działo z wpłatą różnych podatków od firm, to zobaczymy, ponieważ tak jak już dyskutowaliśmy i mówiliśmy, uchwała jest, chcemy pomóc, chcemy pomagać firmom, które prosperują, które funkcjonują na terenie naszej gminy i Państwo również tą uchwałę podjęliście, no ale też firmy muszą wywiązywać się z tych podstawowych spraw, które są związane z płaceniem podatku, bo czy to każdy z nas jako mieszkaniec indywidualny musi płacić podatki w kwocie taka, jak jest ustalona, tak samo firmy. No i tam w ustawie ewidentnie jest, jeżeli firmy na 31 grudnia 2019 roku mają zaległości, to znowu uchwała, no tak jakby też nie rozwiązuje tego problemu, bo te firmy już wtedy rzekomo miały problemy, a powinni ten podatek regulować tam, gdzie dla instytucji poszczególnych, gdzie mają uiszczać. Także mamy wnioski od naszych firm o umorzenie podatku. Pan przewodniczący na bieżąco jest informowany o wnioskach i o decyzjach, które będą podejmowane przez organ wykonawczy, który ja reprezentuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Ja jeszcze, panie wójcie, chciałam zapytać odnośnie tej drogi powiatowej od pałacu tutaj do końca. Czy powiat nie mógłby to czymś wywieźć? Jakiś tłuczeń, żwir?
tam wymaga tylko... O tej drogi w kierunku Stawów. Tak. Dobrze. Dobrze, tam była już, była jakaś tam już dyskusja, ale to też miało być spotkanie w kwietniu z panią dyrektor Krystyną Beń. Ja myślę, że zaprosimy i tam wspólnie się spotkamy. Proszą i tak, tam jest problem, przyjechać. Wiadomo, tych drzew blisko rosnących w pasie drogi. Ona chyba jest bardzo dość wąska, ale czy tam ktoś pozwoli na coś, no zobaczymy. No musi być chociaż... zarządca drogi do takiego spotkania na pewno. A jeszcze odnośnie tej drogi, co pan wójt proponuje do remontu, tam na tym bruku idą jakieś, ja dokładnie nie wiem, jakieś rury, tak pan Chryścienko mówi, ta droga w miejscu tym się zapada. Także jakby remont był drogi, to najlepiej by było aż do Gorzelni. Hmm. Nie, bo tam jakieś rury, musiałby pan z panem Chryścienkiem. No na chwilę obecną planowana jest budowa wodociągu może w następnym roku, a więc Cieleśnica PGR, Hołodnica, Kronowica Duża. Może podczas prac budowy tego wodociągu, jeżeli dojdzie, no to wtedy może... Ale wodociąg skąd wyszedł? No tam jest jeszcze taka jedna spódzienka właśnie bliżej Gorzelni, która tak wysoko, już nie jeden tam sobie misę olejową. No to trzeba będzie tam zobaczyć to fizycznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 10. Zakończenie. Chciałem serdecznie Państwu podziękować za udział w dzisiejszej sesji. Dziękuję.